Co my tu mieliśmy, bo ostatnio... Ostatnio mam bardzo, ale to bardzo dużo skakania między zapisami w Fire Emblemie, więc nie do końca pamiętam, co i gdzie robiłem. To jest takie... Może robiłem to, może robiłem tamto, może robiłem coś jeszcze innego. A z ważnych rzeczy... Nie... Tutaj chyba to wiele się nie zmieni. Z podkreśleniem słowa chyba. Bo nie wykluczam, że coś się ruszy, ale chyba nie w najbliższym czasie. Zobaczymy. Supporty? O mój Boże, ile supportów. Wszyscy mają ze sobą supporty! Czas je odsłuchać. No bo obejrzysz, jak to woli. Mount play. The twist. Bot się dzisiaj nie obudzi. Cześć Sebastianie. Muszę jedną rzecz szybko załatwić. I przez to dzisiejszy stream nie potrwa też jakoś super długo. Wysłaliśmy 4-cyfrowy kod. Potwierdź wizytę. O, dawaj. Dzisiaj 19:30. Doskonale. Żeś nie umierać. Nie, to nie były angry klawiatura noises. Bardziej jestem angry z powodu, dla którego te dźwięki mogły się wydawać. Zerknąłem sobie na ostatnią chwilę, czy może ktoś nie był na tyle miły i nie zwolnił terminu do dentysty i się okazało, że ktoś zwolnił termin do dentysty. Więc stwierdziłem, że bardzo chętnie skorzystam, jeśli na dzisiaj wpiszę, bo znowu coś nie łapię. Ja i moje zęby jak zwykle mają problemy ze sobą.
Mam nadzieję, że się nie okaże, że to nic poważnego, ale... Nie, generalnie mam taki zwyczaj, że jeżeli coś mnie boli jakieś 2 czy 3 dni, to już uznaję, że może lepiej jednak się z tym gdzieś udać. Bo jeżeli coś, nie wiem, zęby mnie bolą, dajmy na to, o, pobolewają mnie dzisiaj zęby, ale jutro przestaną, to po prostu wiem, że mnie czeka i tak kontrolna wizyta i tak, więc to nie jest jakaś super pilna sprawa, tak? Ale w momencie, kiedy mam taką sytuację jak teraz, że czuję po prostu, że niezależnie od tego, czy biorę tabletki, czy nie biorę tabletek, to mi doskwiera, to wolę, żeby ktoś to obejrzał. Foszek z przytupkiem. Aż mi się przypomina ten support z Fire Emblem 14, który w japońskiej wersji był w miarę rozwinięty, a w angielskiej został skrócony do samych wielokropków. Niech to wpadł na taki świetny pomysł w ekipie tłumaczeniowej, ale chciałbym z nim porozmawiać na ten temat. Znaczy, Faith ma wiele problemów ze sobą, ale to było bardzo dziwne. To ma sens. To ma dużo sensu. Not. O nie, dopowiadanie sobie. To prawie tak jak domyślanie się. Nie, właśnie nie wiem nawet od... Znaczy, chciałem powiedzieć, że nie mam pojęcia, od czego mnie to wzięło, ale potem uświadomiłem sobie, że doskonale wiem, od czego nie mogą zęby boleć. Zresztą nie jest to zbieg okoliczności, że Hisoru. Powiem tak, jakoś tak dziwnym zbiegiem okoliczności, zazwyczaj tak mniej więcej w tym okresie czasu, gdzieś między marcem a kwietniem, zdarza się, że coś mnie zębami łapie. I przysięgam, że nie ma to absolutnie żadnego związku z tym, że były święta wielkanocne. I z jedzeniem ciasta na potęgę. O Boże, momencik. Tak sam? Tak. Jutro. Aha. O, to prędzej ten termin na 17 w takim razie bym poprosił, bo pracuję w takich godzinach, że ta 11.37 by mi pasowała. Mhm. Dobrze. Dziękuję, do widzenia. Oszukali mnie. Oszukali mnie. Miała być wizyta na dzisiaj, chuje. No to nie będzie wizyty na dzisiaj, będzie wizyta na jutro. Chyba jakoś to przeboleję. Dużo supportów?
Za dużo supportów? Nie istnieje coś jak za dużo supportów, prawda? Nie, no ja wiem, że nie tak źle, ale też dostałem się nie od tego lekarza, do którego chciałem, więc zobaczymy, jak to będzie. Tak długo, jak to nie będą miała w robocie, to nie będzie źle. Pamiętasz to rozmowę sprzed 5 lat? Ja nie. Linhart i Dorotea prawdopodobnie teraz. Znaczy rozumiesz, że to jest przynajmniej po części rozwiązane na tej zasadzie, że te supporty mogą być emane zarówno przed wojną, jak i po nie, w trakcie jej. Ale nigdy naprawdę ci nie brzmiał, jak się je robi w tym odstępie 5-letnim. O, twoja prośba o wizytę w dniu dzisiejszym została odrzucona, dzięki. Chuje. Samoocena? Wysoka? Tak się da? Pierwsze słyszę. Ja nie w początku miałem plan taki, że dzisiejszy stream miał być nieco krótszy jako tako w związku z tym, że mamy tam te nasze dziwne, śmieszne sesje RPGowe co drugi poniedziałek. Po czym się okazało, że tej sesji nie będzie, więc stwierdziłem, że stream będzie dłuższy. Ale z tym to też jeszcze zobaczę, bo w sumie idę po tabletkę. I nie, bynajmniej nie mam na myśl tabletki do naśpania się. Spokojnie, już zaraz do was wracam. Dobra, teraz najmniej nie będę wierzył, że zadziała, co się nigdy nie dzieje. Wiecie, jak okropny nie jest, kiedy jest się człowiekiem, na którego tabletki przeciwbólowe nie działają? Nie polecam. Znaczy, działają, ale z dość dużym opóźnieniem. Ładnie tak komuś się przez mnie zaglądać? Podejrzewam, że on na nią kompletnie nie zwraca uwagi, skupiony pisaniem. Ja,
A jednak słuchał. Bernadetta, ano na. Jesteś dla mnie przerażający, powiedziała Bernadette do każdej osoby, którą spotkała. Nie? Odpowiedzią jest kategoryczne nie. Albo przynajmniej nie spodziewam się tego. Okej, wydaje mi się, że większość supportów z CTF-em może być nawiązana dopiero w tej części gry? Że nie można ich zrobić przed wojną? Ale głowy nie dam. O nie. Skasowana Manuela. Nic nowego. Absolutnie nic nowego. Bo on tak dumny, że aż się spijam na śmierć. Gdyby to powiedziała to dowolna inna osoba, to mógłbym jeszcze w to uwierzyć. A nie ona. Ulala! To chyba nie jest dobra opinia. To teraz, kiedy już wiesz, to nie muszę się ukrywać. Wyjmuję flaszkę z zad pazuchy. Nie można stać i czegoś, czego się nie ma! Nie żyłem szkolowo. Pani Manuelo, była pani prawdziwą profesjonalistką w trakcie pracy. A to, co się dzieje poza pracą? Przemilczymy. I tak będzie lepiej. Wystarczy wstać rano. Znaczy, wiesz, jedną rzeczą jest wstać rano, a drugą rzeczą jest wstać rano w stanie, w którym można cokolwiek sensownego zrobić. Bo wypoznam to nie jest to samo. I Jurykins. Czemu Jurykins? Do tej to spada pochwała. To na pewno. その歌姫にこんなところで出会うとはとんでもねえ偶然だよ。ねえ、ゆうくん。あなた、どうしたの？興味はない？サルカスティシュね。才能があると思うのよ。なんだよ。神秘の歌姫直々に関与。
O Jezu, ludzie wciąż gadają o Attack on Titan. Wszędzie były dupy. W sumie to tak się nie dziwię, Acio. O, a dzieciom to śpiewałeś? O. Brzmi bardziej jakby miał jakiś problem ze szlachcicami, aniżeli z samym śpiewaniem. Hej. Znaczy to, że jest się z czymś dobrym, nie oznacza, że trzeba to lubić naprawdę. Zapytajcie przeciętnego gracza w ligę, który jest gdzieś w miarę wysoko. To zobaczycie, co to znaczy człowiek, który nie lubi tego, w czym jest dobry. Hilda owija sobie kolejnego faceta wokół paluszka. Powiedziałbym coś, ale nie wypada być niemiłym. Tutaj do... A jaka skromna! Znaczy... Nie, wydaje mi się, że poruszanie się Zerem w serii Zero nie jest aż takie złe. Fajnie to wygląda, jak sobie twarz zasłania tymi wielkimi rękawami. Tak. Tak zwane perfumy za 10 tysięcy polskich złotych. Tak to jest, jak się zostawia studentom te ich buliony i potem idą do sklepu. Wydają na jakieś badziewie. Pierwsze grawkę gram postacią, która ma szybszy moment niż chodzenie i slajdowanie. Powiem szczerze, że mi się wydaje, że ja najpierw grałem w Zera, a dopiero potem w X-y, więc w pewnym sensie też miałem takie przejście. Zresztą, jeżeli mam być w 300% szczery, wydaje mi się, że Zero to był pierwszy platformowy Mega Man, w którego grałem. I to trójka, z tego co pamiętam. Nie dam głowy, czy tak było, ale tak mi się wydaje. Miałem wtedy zdecydowanie za mało lat, więc nie obwiniajcie mnie o to, że przychodziłem gry w jakiejś losowej kolejności. Zresztą do tej pory mi zostało. Złota zasada, którą wyznaję. Gry zaczyna się od ostatniej części, która wyszła. Nie wierzycie? Rompa 3-2-1. Fajny emblem zacząłem od szesnastki. Cześć, Zyzik.
Próbuję go zmyć. Ajajaj, wymówka na bycie chorym. A potem przychodzi nauczyciel i sprawdzam. Ajajaj. Ulalalala. Biedna Hilda, coś bardzo często coś jej wypada. Ajajajajaj. Mam bardzo delikatne ciało, tylko napierdalą to potem. A nie, 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 jestem bardzo zajęta. Czy to groźba? Czy to groźba? To była bardzo mało subtelna groźba z strony Stefa. Ja sobie Hated Mode nie grałem jako tako. Więc ciężko mi się odnieść. Generalnie stwierdziłem, że jeżeli będę chciał przechodzić te Hard Mode i tak dalej, to wezmę się za nie kiedyś. A na razie sobie odpuszczę. Coś no przeszedłem raz, tak? I po prostu nie czułem się na tyle, żeby zabierać się za to od razu ponownie, tak? Podejrzewam, że prędzej czy później zajmę się zarówno Hector Modem w siódemce, Hard Modem w szóstce. Nie pamiętam, czy ósemka też ma Hard Mode, czy nie. Znaczy, jest też kwestia, że Hector ma Hard Mode, tak? A jak przejść za pierwszym razem Eliwoodem, to się nie da. Z tego co pamiętam. Przynajmniej. Ja nie kojarzę, żeby się dało. Swoją drogą, miłego przychodzenia na szóstkę i trafienia z 15% szansą. Fajnie, można wejść od razu na Hector Hard Mode po Eliwoodzie? Naprawdę? Czyli jakbyś chciał teraz Hard Mode, to musiałbyś Eliwood Hard Mode? Czyli efektywnie zrobienie Hector Hard Mode wymaga przejścia jakie 3 razy? Naprawdę? Jesus Christ. Ja mam jeden zasadniczy problem z gameboyowymi Fire Emblemami. Z jednym drobnym wyjątkiem, który jest w ósemce. Lordowie są tak beznadziejni. Może to kwestia tego, że jestem przyzwyczajony do lordów z trzech domów. Ale Jezu Chryste, Roy jest absolutnie nieznośny. Zwłaszcza, że dostaje promocję przed ostatnim chapterze. A tak to przez 20 parę chapterów biega sobie na 20 poziomie po prostu, bez promocji. Lynn i Eliwood, z tego co pamiętam, na tyle na ile przychodziłem, nie należeli też do zbyt dobrych lordów. Hector był lepszy, ale to nie oznacza, że był super. Był lepszy.
Plus Erika w ósemce. Zależy trochę od tego. Co to za miliard powiadomień? Tak, moja wizyta została odwołana, bla bla bla. Jezu Chryste. Dostałem jakieś 5 razy powiadomienie o tym, że moja wizyta została odwołana. Znaczy, jak dla mnie Lynn, jak i Erika mają dokładnie ten sam problem. Trafiają często, często dublują, są papierowe w diabli. I nie zadają aż tak dużo obrażeń, bo to jest bardziej na zasadzie, że nie wiem, no mamy sobie Lynn po promocji, tak, i ona ma jakieś 18 siły na 15 poziomie po promocji, tak. To trochę mało jak na ten etap gry. To jest główny problem tak naprawdę. Ktoś nas atakuje. Bodaj Imperium. Tak, już jakiś czas nie było streamów z trzech domów. Trzeba sobie przypomnieć, co się działo we właściwej fabule. We właściwej fabule Imperium zdało sobie sprawę, że przejęliśmy z powrotem Garek Machi. Wpadną sobie z wizytą. I jeszcze wracając do tego, co przed chwilą mówiłem, Lynn jako tako ma bardzo podobne staty do Eiriki, tak? Więc jeżeli miałeś takie problemy z Lynn, to prawdopodobnie Eirika będzie miała podobny problem, tak? Granie ósemka jest o tyle specyficzne, bym powiedział, że gdzieś koło siódmego chapteru chyba? Znaczy gdzieś tak w pierwszej połowie jeszcze. Gra się rozdziela na dwie oddzielne ścieżki na parę chapterów, tak? Można wybrać, którego z bliźniaków się bierze. Od tego zależy, kim będziemy kierować przez kolejne 8 chapterów. I w ten sposób jest dużo łatwiej rozwijać jedną czy drugą postać jako taką. Najpierw obejrzę sobie, jak mapa wygląda. Tu mamy nasze jednostki. Tu są wrogowie, tu jest dużo wrogów. Jest od zajobu wrogów generalnie. I zgaduję, że naszym celem będzie pokonanie tego tutaj Randolfa. 57 ataku. I 26% kryta. Co to jest? Wygląda absolutnie zabawnie i fantastycznie. Znaczy, będąc 100% szczerym, to nie wygląda aż tak źle, jak mogłoby wyglądać. Czy ja będę chcę mieć Katarinę jako adiutanta? A niech będzie. Bo całą dziesiątkę, którą mam, to raczej chcę zostawić taką, jaką mam. Pod tym względem raczej wiele się nie zmieni. Jedyne, co mógłbym zobaczyć od biedy, to czy nie mam przypadkiem jakichś przedmiotów, które mógłbym chcieć komuś dać. Ta tarcza dużo waży w sumie, więc może lepiej nie. Bo lasek nie mam jako taki, prawda? Mam Caduceus stuff. Jest większy zasięg. Czy Linhart nie ma odpowiedniego kresta? Ma. Linhart, czemu tego jeszcze nie masz? Linhart, bierz to do jasnej cholery. Tysos jak najbardziej zostanie w Ulis Dei, z tym się nawet nie będę kłócił. Takiej Glu Pendant. Jej, plus 2 do charyzmy, ale mi na tym zależy. Rzeczy do grindowania nie chcę. Od biedy mógłbym... Chwila. Mógłbym Konstant dać laskę w sumie. Czemu nie?
Zawsze to plus do ataku. Czasami zapominam o tym, że mam te wszystkie akcesoria. Używanie akcesoriów. What am I? Ej, casual? Tak naprawdę tak, jestem casualem, ale o tym się nie mówi. Dobra, lećmy. Naszym celem jest pokonanie wszystkich przeciwników. Przegramy, jeżeli protagonistka polegnie palca, albo wrogowie przejmą bronionej lokacji Jackson. Randolfie, nie ilość, a jakość. Cześć, Samuleju. Dobra, których miejsc nie mogę zająć? Tych i pewnie po prawej. Yep. Lubię ten motyw tutaj, ja, szczerze mówiąc. Czy dasz radę odstrzelić tego? Ulala! Ulala! Czy wspominałem, jak bardzo czasem nienawidzę tego, jak szybkie są Pegasus Knighty? Zwłaszcza jako jednostki po stronie jej. Dobra. Ktoś tu jeszcze jest? Tylko on. A na niego da się załatwić jedną bardzo prostą rzecz. Memy. Nie powiem. O, nice, dodatka ma 30. Dobra. I teraz... Ten łucznik będzie miał na mnie zasięg. Mogę podejść tutaj, albo dać mu się strzelić. Równie dobrze mogę podejść po prostu, żeby on już powoli podchodził. Dobra, teraz jak wygląda sytuacja z tej strony? Setew trochę oberwie, jak go nie ruszę. Na szczęście ma dużo HP, więc nic złego się nie stanie wreszcie, ale... Są tu łucznicy, tak, są, więc podlatywanie Liziteo to nie jest najrozsądniejszy z pomysłów, jaki mogę mieć. Ile masz zasięgu? Tyle. Zastanawiam się, czy mogę podlecieć i... Wydaje mi się, że mogę podlecieć, strzelić i odlecieć. Ktoś tutaj podejdzie. Za 19 mnie strzeli. Jak za 19, tylko to nieźle. Mutkona atakuje, prawda? Tak. Dobra. Generalnie trochę się boję w tej chwili jakoś bardziej aktywnie się ruszać. Bo mam wrażenie, że to się bardzo źle skończy, jeżeli będę próbował, więc chyba na razie po prostu spróbuję to zagrać bardziej defensywnie i zostać tutaj. Tak, niech ta strona na razie się po prostu broni. O tak, łotrzykami, o, no już. Znany łotrzyk. Wmawiaj sobie. A, bo on ma tego. Maszynę obrężniczą. Dobra, on Setefowi nic nie zrobi. Oni będą powoli podbiegać. Lizita trochę oberwała. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że przez to, że... Przez to, że ten drugi kawalerzysta... Znaczy, przez to myślałem, że przez to, że ten kawalerzysta umarł, to będą mogli ją dobić. I w sumie to mogli, więc miałem trochę farta, że przeżyła. Pomoc?
Oni też dostają wsparcie. Ciekawe, jak kompetentne są te posiłki. Dobra, zobaczmy. Znaczy nie, wydaje mi się, że Lizda i tak zdublowałaby i przez to by go zabiła. Ten jest całkiem kompetentny, jak tak patrzę. Więc nie powinien się aż tak przejmować. Te 32 jedochysty. No i wyleczyliśmy się. Używanie mieczy jest też nie passe w ogóle, więc już nie będę tego robił. Czy coś jeszcze z tej strony mnie atakuje? Nie. Więc mogę po prostu powoli, powoli podchodzić. Bernie pewnie nic mu nie zada, jeżeli będzie próbować. Znaczy nie jest to, powiedzmy, nic, tak, ale... Głupie pytanie. Dobra. W idealnym świecie. Nie masz zasięgu. On strzela Onagerę, ma 31 atak. Pytanie, ile ten Onager ma ataku? 10. Czyli 30 plus siła. 49. Zabije. Więc nie wiem, czy chcę ryzykować podchodzenie. Bo mógłbym spróbować tutaj podlecieć generalnie. I go odstrzelić za pomocą Lizdei, ale wtedy on może mnie z Onagera odstrzelić raczej. Więc drugi raz chyba nie będę próbował swojego szczęścia. Przynajmniej wydaje mi się to najrozsądniejszym, co mogę zrobić dzisiaj. Tutaj się trochę burdel robi jako tak, ale z tym chyba sobie jakoś poradzimy. Dobra, się jeszcze musi ruszać. Całe zero. Czy ty będziesz miała zasięg? To jest pytanie. Muszę użyć kombatarta. A kombatart pewnie nie zabije, co? Zabije, jeżeli trafi. Jeżeli trafi. Mój Boże. Nie podoba mi się to, co widzę. Kategorycznie nie podoba mi się to, co widzę. Zastanawiam się w tej chwili... Czy to nie jest tak, że on mógłby w tej chwili sobie casualowo wlecieć na to pole, które... tam jest. Nie chciałbym po prostu zaliczyć game overa w taki głupi sposób. Ty nic nie zrobisz. Najbardziej się o Lizzy te w tej chwili martwię. Tak naprawdę. Jak dużo masz zasięgu? W chuj. Weź uciekaj na chwilę. A, Linhart przeżyje, więc o to się nie martwię. Ty nie masz nic sobie na dystans. Weź go dobij tylko. Wydaje mi się, że też żaden z tych przeciwników, który tam stoi, nie powinien być w stanie dobiec do samego tego pola, które jest do zajęcia. Ktoś potrzebuje leczenia? Wszystkim brakuje jednego HP-ka tak naprawdę, więc chyba sobie odpuszczę. Pegazy będą lecieć dalej. Sobie to nie powiem, jest odrobinę przynajmniej zaskakujące, że akurat wiecie, złe, okropne Imperium i w ogóle niezakryte, że akurat Imperium korzysta z Falcon Knightów i Pegasus Knightów, jak tako.
Bo prędzej bym się spodziewał, że będzie to działać długosłowne, że wiecie, Wiwerny to wielkie złe imperium. Ile macie zasięgu? Dotąd. Czy jeszcze kawałek? Nie wiem, czy nie powinienem wyleczyć tego Swordmastera, ale raczej przeżyjemy. Either way. Z tej strony nie ma nic groźnego jako tako. Najbardziej się muszę martwić o niego. Wyłączmy pokazywanie tego, czyli to ma tyle zasięgu. Dużo. Bardzo dużo. Więc ty na razie możesz coś dodatkować? Ma, boltingiem. Bolting. Co im po coś jest? Naprawdę nie masz zasięgu na tamtego łucznika? O mój święty Boże. Znaczy, ja podejrzewam, że wiem jak to działa. Że ten łucznik ma dokładnie tyle zasięgu w nas, co my w niego. Yep. O mój święty Boże. Czy znacie definicję overkilla? Dobra, teraz kategorycznie muszę go zabić. To nie jest negocjowalne. Nie, no nie wiem, o co wam chodzi. To tylko kryty za 150. Tylko. Tylko 150. Setew potrzebuje poziomów. Ja nie staram się, żeby poziomy dostawali ci, którzy ich w miarę potrzebują. Nie no, fajnie się zabija tosem ostatniego bossa na kryta. Nie wiem, o co ci chodzi. Kolegowie, Luna taka zbalansowana. A Boże. Luna taki trudny czar. Nie powinien istnieć. Dobra, Pegazy lecą. Łucznik strzela. Przeboleje. A, bo nagle zadaje w ogóle przeobrażenia. I te Pegazy. And they keep coming. Aż mi się przypomina na jeden z memów, który widziałem u Exorbema. They don't stop coming. No mój Boże, ona je dubluje. Ile to waży? Jezus, dużo. Nie zabije, prawda? A, zabija. Cześć, Splendor. Powoli posuwamy się do przodu, to jest pozytyw. Czy masz coś antylatającego? Nie. Masz coś, co po prostu zabija. Jeżeli trafi. Pamiętajcie, zawsze trzeba dodać, że jeżeli trafi. O mój święty Boże. Przysięgam, jak na to, że... A, to są Falcon Knighti. Nie wiem, jak na to, że to są... Pegasus Knighti łamane na ich ulepszenie, to mają idiotycznie dużo obrony, mam wrażenie. Nie jesteś w stanie ich zdobywać w żaden sposób, prawda? Op. No dobra. Może być i tak. Setef, masz jedną robotę. Jedną robotę. Dziękuję. Ile mach robi? 14. Czy ty coś robisz? Nie. Giveaway jakieś faki też nie. Czy jesteś w stanie go zabić? To jest ważne pytanie. Bez używania Flykugala najlepiej. YOLO! Zabija to! Jestem z ciebie dumny, Hilda.
A, to ta scena praktycznie jest już ruszona. Mam nadzieję, że nic mi z tyłu się nagle nie pojawi. Bo będzie mi smutno i źle. Teraz co może ta scena zrobić? Na pewno mogę strzelić chuja z meteora. Zasłużył sobie. Nie będzie używać oblężniczego syfu na mnie. Dobra. A, nic nowego się nie pojawiło. Tylko przeciwnicy, którzy już do tej pory byli tak naprawdę. Drugi metr... A nie, to pokazał... O mój święty Boże, on tego nie przeżyje. Nieważne, on to przeżyje, jak go wleczę. Jest? Cześć, Pasku. Z tamtej perspektywy to wygląda, jakby mieli protagonistka odkrywać kraj poza jej zasięgiem działania i takie... Wait, what? Jak? Czy chcemy się jej boatingować? Chyba się nie opłaca. Ta strona na razie niech czeka. Dopóki nie przestają się pojawiać te posiłki Pegasus Knightów, to raczej nie ma co się pchać specjalnie, bym powiedział. To jest takie, no mógłbym, ale w sumie to po co? I tak mówię, Pegasus, jak to są Falcon Knight, ale wiecie o co chodzi. Szalenie, co robi to? Kradnie mi expa. ...6%. No i dobra. この場で改心して懺悔するなら女神のお目こぼしがあるかもしれんぞ黙れこの俺を苦労してただで済むと思うなよかかれ奴らの口を黙らせろズベイツォーネー Czemu mnie palicie? Halo? Setyw, chyba czegoś nie przemyślałeś! On czegoś nie przemyślał! Chuju. No spójrzcie ile tu ognia! Znaczy no... No dobra no. Jak już mi każecie. Powinienem. Darmowe kile! No i mi tu nic nie mogę zrobić. A ja będę płonął! Bo czemu nie? Dzięki, Setew! Chuju. Dobra, muszę się jakoś tej grupki pozbyć, jeszcze nie wiem jak. W sumie oni teraz się ruszać nie mogą, teraz jak tu myślę. Zapomniałem o tym kompletnie. Magiczny łuk. Ależ mi on jest potrzebny. Co my, jak oni się duszać nie mogą, to...
Co ja mogę powiedzieć? Yes. A że ja się palę teraz? Ja bym się przejmował takimi debesgami. Konstant zostaje pewnie tyle samo magii co Listera. To mnie najbardziej chyba zadziwia w tym wszystkim. Płońcie chuje! Kolejny Pegasus Knighty! Au. Dobra, muszę się stąd po prostu powoli, powoli człapać. Ani już się mogę ruszać. Czas spiąć dupsko. Na szczęście większość moich jednostek ma relatywnie... O mój święty Boże. Tak, ma relatywnie, o mój święty Boże, nie pytajcie. Nienawidzę Pegasus Knightów. A propos Pegasus Knightów. Lista, czy dasz radę go zabić? Pewnie nie. Nope. Hilda, masz jedną robotę. Jedną robotę. Wycofaj się. Tu i teraz nalegam. 21, 21, 22. On zabije Lizzie, jeżeli ja go nie zabiję. To jest dokładnie to, co chciałem zobaczyć. Zwłaszcza w momencie, kiedy... O mój Boże. Jest. Nawet nie blisko. TBH. Niech Excalibur Wind wystarczy. Albo oni będą być Hilde, to nic strasznego. Tak, wiem jak to brzmi, ale taka prawda, TBH. On chce się dobrać do dupy. CTF-owi, nie pozwolę na to. Ależ on ma chujowe staty, mój święty Boże. Czy on to przeżyje w ogóle? Ma szansę tego nie przeżyć. Nie miałeś młota. Nie masz Brave Lance. Ale Brave Lance też nic nie daje. Ulala. To będzie zabawne. Masz dziwne wrażenie, że Fedek tego nie przeżyje. Ważne, powinien to przeżyć. W pewni... Co ty możesz zrobić? Nic. No odkaza to może kogoś potencjalnie wyleczyć, ale nie wiem czy ma kogo. CTF-a. Dobra, teraz czy stanie się coś, czego będę bardzo żałował? Oby nie. Hilde ma Latanię. Oni rzucają CTF-a za całe nic. Ulala. Michała to już zabolało. Dobra. Żyjemy. To najważniejsze. Powinno być już tylko łatwiej.
Zwłaszcza, że z tego co widzę, chyba ogarnęli się już z posiłkami. Wow, 6 razy 2 potęga. SSS. Dziękuję. Chociaż jedna kompetentna osoba. Pomijając to, że wcześniej tutaj podpalił mi większość drużyny. Jeżeli to zignorujemy, to całkiem jest kompetentny. Wciąż nie jestem do końca przekonany, czy zabicie Randolfa z jego świtą będzie jakieś bardzo proste i oczywiste. Więc na to będę chciał uważać. Tutaj już na szczęście jest, powiedzmy, bezpieczny teren, więc nie musimy się martwić o to, że będziemy podpaleni. A to już nie będą bić, nie mam już boltingów. Dobra. This is fine. Jak wy macie zasięgu? Tyle. Czyli tak długo jak nie będę wchodził w ten zasięg, to mogę ich bić, ale mi się to nie podoba. Nie powiedziałem, że za dużo, ale mogę. O, czy Setef da radę? To jest pytanie. A ten? Ma szansę! Krytyki w Fire Emblemie. Klasyka. Wydaje mi się, że nawet jeżeli tak podejdę, to... Feldek zadaje za mało po prostu, żeby Javy... No, zdecydowanie zadaje za mało. Tak nie będę podlatywał, that's for sure. Znaczy, nie powiedziałbym, żeby killer dla niej były jakieś super silne. Moje zdaniem są silne dopiero od momentu, w którym możemy dzięki nim wbić ileś tam procent szansy na kryta, a nie przez to, że mają dajmy na to 20%. Hilda, masz 21 AS i obrony 21. 44-11, a to powinna spokojnie przejść atak od jednego. Więc ich zbejtujmy po prostu. Powiedziałem, zbejtujmy. Okej, czyli naszym celem przestało być zabicie wszystkich wrogów, a tylko pobicie Randolfa. Cóż za pudło, proszę państwa. No dobra, czyli teraz Fida... Ulala. W idealnym świecie zabiłbym wszystkich oponentów, zanim zrobiłbym cokolwiek innego, czy tutaj zabił Randolfa. A, profesorka trochę oberwała. Teraz jeżeli chciał się oberwie, to nie przeżyje. I Hilnowi TBH. Tu masz się mnie zdziwionego, że nie dubluje. Dobra. Ja wydaje mi się, że mogę na spokojnie. Ty masz Silverax, czyli nie będziesz końcowo czarów. A? Czyli teraz tak naprawdę mam całą resztę osób do wykorzystania, żeby go dobić. Ajajaj! Aja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 j
Przykro mi, Randolfie. Tak bardzo, że aż wcale. Spotkałem tu Holisa i psa, które się pozagryzają nawzajem. Powiedziałbym, że to nie jest jakiś chyba specjalnie rzadki widok. Zwłaszcza jeżeli pies już dość długo dziko biega sobie. Ciekawi mnie, czy tak jak czasami dziki chodzą po jakichś osiedlach, czy po czymś, to czy wtedy psy też je atakują, czy nie. No ty tak akurat nie walczyłeś. Ejo, kto by chciał jeść mięso z lisa albo z psa? A, przy okazji, przypomniała mi się jedna rzecz, o której wcześniej źle powiedziałem. Mam wrażenie, że nie wiem, czy ja źle wyczytałem, czy Kidia był, ale ostatnio TV Topsy sobie przeglądałem, plus inne źródła i stamtąd wynikało, że protagonistka powinna w tej chwili mieć plus minus 26 lat. W sensie teraz, a nie teraz, w sensie te 5 lat temu. 25-26 lat, coś takiego. Więc różnicy wieku jakiejś super nie ma. Powiem więcej, niektórzy uczniowie mogą być od niej starsi. Wiesz co, to się tak wydaje, Xon. Zresztą też czegoś tak naprawdę oczekuję od nauczycieli, tak? Czy tego, że będą przekazywać wiedzę, czy tego, że będą wyglądać, tak? W tym drugim przypadku to polecałbym po prostu odpalać jakieś pornhuby czy inne w strony, które spełnią wasze fetysze. Bąkujemy Xona? Okej, ale czy idziesz do szkoły patrzeć na nauczycielkę, czy idziesz do szkoły uczyć się od nauczycielki? To jest ważniejsze pytanie. Powiem tak, może mówię to z perspektywy takiej, że miałem dość specyficzną kasę w liceum, jak tako. Przyszła do nas babka, która była praktycznie świeżo po studiach. Wiecie, no widać było, że ledwo co pokończyła wszystkie kursy, nie kursy, studia, nie studia, tak, i przyszła u nas nauczyć biologii, tak. Moja kasa w liceum była, no, taką typowo, chciałbym powiedzieć, sebową klasą, tak? No, to jest chyba najlepsze określenie. Generalnie taka klasa, że wiecie, wszyscy zachowują się jak to stereotypowy gimbazjeista, który ma parę lat więcej. I tak to nauczycielkę gnębili po prostu właśnie jakimiś takimi tekstami typu, nie wiem, pokaż dupę i tak dalej, że babka po prostu psychicznie nie wytrzymała. No ale przynajmniej potem będą mogli opowiadać, że jak to pognębili nauczycielkę, tak? Albo że nie, no ale przynajmniej fajna dupa była, fajnie się na nią patrzyło, co nie? Czy coś. Kimiko.
Jeszcze tylko czekam na usprawiedliwienie typu, że to nauczyciel powinien sobie poradzić, albo że jak nie ma psychy, to niech nie próbuje uczyć. Ale wcale bym się nie zdziwił, gdybym usłyszał takie wymówki usprawiedliwienia. Szczerze mówiąc. Wiem, że generalnie wszyscy jesteśmy tutaj tylko po to, żeby łowić ryby i patrzeć, jak klepie przeciwników. Ale w dużym skrócie to, co się dzieje obecnie w fabule, to to, że mamy za mało wojska i próbujemy znaleźć jakieś wsparcie wśród innych sił oporu wobec Imperium. Padło akurat na dom Daphnel, będący częścią sojuszu. I przy okazji coś tam, a być może jeszcze żyje coś tam, coś tam. Słyszę psy wokół siebie. Wiesz, póki są to psy, to jeszcze nie aż tak źle. Gorzej, jeżeli to jest coś innego, co jest psowate i może wydawać odgłosy. Dolina Odzęki brzmi bardzo przyjemnie. Znaczy, nie powiedziałbym, że wilk ma bardzo podobne dźwięki. Nie, żebym miał jakieś wielkie doświadczenie z wilkami. Podejrzewam, że gdybym usłyszał wilka albo psa, to raczej byłbym w stanie rozróżnić, które jest które? Ale to mówię raczej. Rodziny Hildy. Hilda, chodź napić się herbatki, bo z tobą jeszcze nie piję herbatki, chyba. Zresztą mówię, powiem tak, im mniej doświadczenia z wilkami w moim życiu, tym lepiej. Hilda z pewnością poplotkować. Nie powiem, że nie miałam żadnego doświadczenia z wilkami w swoim życiu. Zdarzyło mi się kiedyś razu, że pojechałem sobie ze znajomymi gdzieś tam jakieś takie, wiecie, typowe domki działkowe nad jeziorem i w ogóle, tak? I w pobliżu był jakiś taki lasek. Więc poszedłem sobie. Znaczy generalnie ludzie tam sobie siedzieli w domku, coś tam pili, jakoś tak. Byłem taki zmarkotniały trochę. Nie wiem, czy to kwestia tego, że po prostu mam tak, bo tak mam, jak za mało wypiję. Ale ten. To jest stwierdzenie, że wyjdę się przejść i tak idę sobie i patrzę na skrajolasu, stoi jakiś taki pies, tylko duży. Taki bardzo duży. I raczej wyglądał. Raczej był to wilk, a nie pies. Ja tak na niego patrzę. Patrzę, że on też na mnie patrzy. Moje nogi nagle zaczęły wracać, skąd przybyłem. Tak z każdym krokiem coraz szybciej. Biec nie zacząłem, bo wszyscy doskonale wiem, że nie powinno się uciekać przed zwierzętami. Ale krok był szybki, tak wam powiem. A Hilda sobie gada z zainteresowaniem. I know, right? No co, no Hilda bardzo lubi słuchać ludzi. Right? Przysięgam, odpowiedzi na te pytania czasami wydają się takie losowe. Że nie jestem pewien, kto wybrać nigdy. Ogólnie wilki nie atakują ludzi zwykle. No z tym zwykle, no to wiesz jak to bywa, tak? Że czasami jest tak, że no nie, nie atakują ludzi, a czasem się rzuci, tak? Tak samo jak dziki teoretycznie nie atakują ludzi, tak? No
Buba. Jaka buba? Nie wiem, o co ci chodzi. Czymże jest buba? Wracając do tego, co przed chwilą mówiłem, że dzieci też teoretycznie nie atakują ludzi, a czasami tak... Wiecie, zupełnie przypadkiem zaczną iść w kierunku człowieka. Jak człowiek przyspiesza, to one też przyspieszają. Zdarzają się takie rzeczy. Ej, dostaliśmy list od Flame. Rodziny Hanemana, z nim nie idę na herbatkę. Łapaj kwiaty, dziadu. Czym jest buba? Jeżeli nie wiesz, to dobrze dla ciebie. Czy jakoś tak? Ile supportów? Wszyscy się supportują! Jestem pewien, że Hilda na pewno nie będzie chciała wykorzystać w żaden sposób Feltka. Jak już mówiłem. On się da wykorzystać. Tymczasem w tle Vault of the Boreal Valley. Okej, Feldek próbuje ją przekonać. O nie, komplementy. I wonder where this one is going. Czy stwarza się, co wszystko ok, Zuch? Cześć, Loku. Skończyła z tym kogutem na karku. Już niedługo ty też nie będziesz nosił babci obiadów? Panie Felsku, dał się pan ujebać. Podziwiam, jak bardzo Felsek daje się ujebać na każdym kroku każdemu, kogo spotka. Pytanie, czy to Feldek nie ma talentu do poezji? Czy Manuela jest bardzo biedna i na wszystko narzeka? Twoja poezja nie jest poetycka, Ferdynandzie. Poezja nie ma talentu. Poezją nie powinni zajmować się szlachcice. A nie, czekaj. Manuela-sama が憧れの存在でした。憧れ?
Streamuję Agnisem, była 3 damy. Zaiste jest to fakt. Teraz została tylko skasowana pijana wiedźma. No, jest zainteresowany w Alsach, Combat Alsach. A gdyby takich shipować ze sobą, żeby rozwiązać dwa problemy za jednym zamachem? Co może pójść nie tak? Protagonista Dexos w szkole pacyfiści bez broni. Nie no, chyba nie tarzasz się jeszcze po podłodze co 2 sekundy. Szansa jest zawsze. Wniosek, nie wychodźmy z domu. Spokojnie, bo ci żyłka pęknie, Kaśka. Zastanawiam się, czy to Lizdei się wyrosło w trakcie tego time skipu, czy Katarina jest tak mała. Z tej perspektywy może nie aż tak, ale perspektywa dużo zmienia. Nie oszukujmy się, nikt nie jest tutaj do fabuły. Tak naprawdę mógłbym skipować większość tych supportów, które właśnie puszczam i nikt by nie zwrócił uwagi. W przyszłym roku Godzilla vs. Jug. To by implikowało, że Jug chce walczyć. A pomyśl sobie, że mogłeś grać w Suiko Dena, gdzie w każdej części masz 108 postaci grywalnych. Kasetsu na
して洗濯当番を一緒にやってもらいます。そりゃいい。それでも雨が降りゃカロの紋章の勝ちってわけだ。Spójrzcie na to z tej strony, co tylko 540 postaci do zapamiętania, jeżeli ktoś chce zapamiętać wszystkie postacie z Suikodenów. Co to jest? Manuela, skosie i ka. Ara, ara, Satoshi. Ataksi, ima wa chotto izogashikutte. Ohanashi nara mata no kikai ni. Anata ni isogi no yō wa kakunin zumi da. Setef jest bezpiecznie przygotowany do każdej rozmowy. Gdzie byłaś i co z kim robiłaś? A tak, klasyka. Idę się bawić. Nic z tego nie pamiętam. Tylko. Nie no, nie jest lepsze, nie pamięta. Albo i nie pamięta.私は一人で寂しい酒を飲むことになるのよ。それであなたの素行が改まるのなら、これから飲みに行っても構わない。あら、本当？嬉しいわ。それなら。このまま夜まで私の説教を聞き、その間は酒を。うらら、マヌエラ już nigdy nie wypija ani kropli alkoholu。Czyżby se te implikował, że przebywanie z Manuelu to tortura? A mi nie powiem, że nie ma racji, świeca. Nie, że on szkolował coś. Jest wolny, weź i klano się odezwało. Znam trochę ból. Moje klano raz na ich czas stwierdza, że musi przestać funkcjonować. その説の課題は魔物討伐だった。あなたは他の生徒を置き去りにして突出し、魔物に包囲されて死にかけたではないか。本当に覚えていないのか。そうだったか。切りに切りまくって包囲を突破した記憶しかない。どし、sprzeczne wspomnienie。突破したはいいが、瀕死の重傷を負っていたのだよ。あの時は大司教もひどく心配して、自ら手当てを。あれはその時か。そうか、ようやく記憶がつながったぞ。レア様に手当てしてもらったことは
O mój Boże, kolejne, które jest opętane. Prawie jak Tyryl. Nie wiem, ja bym osobiście chyba nie wytrzymał, gdybym musiał cały czas siedzieć w domu. Więc raz na jakiś czas gdzieś wyjdę. Nie mówię, że jakoś regularnie czy coś, ale przynajmniej okazjonalnie. Czy możesz zdać egzamin na Grimory? Jest bardzo duża szansa, że się uda. Dlatego się nie uda. Ok, udało się. Jest. Peta nie ma dobrej klasy. Lizitea. Oni by mogłaby tą grę mogli wziąć, ale wolać. Hilda i Setef na razie jeszcze nic nie robią. Dużo ci brakuje w ogóle? 27%, mało. Hilda podejrzewam, że jeszcze gorzej. Zero. Dosłownie zero, Jesus Christ. Konstans nie może, bo nie leveluje Faith w ogóle. No dobra! Patrz ciekawości. O mój Boże. Ja wiem co to jest i bardzo mi się nie podoba, że wiem co to jest. Bardzo mi się nie podoba, że wiem co to jest. Dlaczego? Czy nie może złapać dwóch? Bo trzy ma cztery. Jaki ciekawy turniej dzisiaj mamy. Włóczni? A mój Boże, kto może sensownie wziąć udział w turnieju na włócznie? Ale kolci. A mniej CTF albo Hilda chyba się wydają najsłynniejsi. Na pewno nie ty. Bo tak. 24, 20, 22. 23, 22, 14 odpadasz. Ty nie masz włóczni. Za mało defa. Póki co Hilda. Hilda może wyrabiać w paru miejscach ze speedem, tam gdzie Setef nie da rady. Gdzie ten Setef ma dużo wyższy skill we włóczniach? Spróbuję Setefem. Zobaczę co z tego wyjdzie. Setefem powiedziałem. Dobra, pierwsza jest S. Dalej. Druga też jest S. Dalej. Trzecia też jest S. W czwartej mogę użyć jeszcze podka, bo... I tak mam dwa, a mogę użyć jednego tylko. To powinno wyjść bez problemu. I ostatnia? Powinno być tak samo łatwo. Więc nawet nie będę się leczył. S. To poszło łatwiej niż się spodziewałem. Wiecie co, jak patrzę na ten profesor level, to już nawet nie chce mi się rypłowić.
starczy mi tych ryb chyba. To jest dosłownie na zasadzie ile można. Nie oszukujmy się, łowienie ryb było tylko i wyłącznie po to, żeby poziom wbijać. Cześć, Sylwia. To co, zaraz sobie głosowanie i będzie przegłosowane do zera, że chcecie ryby, co nie? Nie spodziewałbym się absolutnie niczego innego. Absolutnie niczego innego. Jak tam, bywało gorzej, bywało lepiej. Standard chciałoby się rzec. Cześć, Biki. Czy ja nie mam tych rzeczy dla ciebie? Oczywiście, że mam. Komu dzisiaj udzielić świetnej jady życiowej? Chciałbym stoczyć sobie pojedynek, kiedy wydajemy z siebie wszystko, ale jeżeli skrzyżujemy ostrze bez podtrzymywania się, to jedno z nas umrze. Na razie przetrwajmy tę wojnę, co na to. A potem będziemy myśleć, Kaśka. Nie! To chciałem zrobić. Ja tylko chciałem kamerę oddać, spokojnie. Czy mamy Lenormę na coś więcej? Smacznego, Bliki. Na coś mam. Więcej expa! Okej, czyli teraz tak naprawdę jedyne co już mi zostało do wykupienia to możliwość podbicia sobie ograniczeń na statystyki o 5 do góry. No jest to jakoś super dużo, ale zawsze coś. Dobra. Jakie wy tam questy dla mnie jeszcze macie? Rzadkie fodlańskie towary kryzysowe kupca z Almery. Albo z Palmiry, jak to woli. A propos kupców. Co tam chcesz? A, być miała sekretny sklep, jeżeli znajdziemy rzecz dla niej. No co ja widzę, odmówię. Przecież nie będę odmawiał rybek widzą, prawda? Prawda? Czy gdzieś to coś jeszcze, że nie widzę? O mój święty Boże. To się świeci. Czy dzisiaj mamy jakiś turbo dzień łowienia? Co się stało w ostatniej walce? Zdefiniuj ostatnią walkę. Jeżeli masz na myśli misję fabularną. Znaczy no dzisiaj właśnie mieliśmy obronę klasztoru. Przyszedł sobie kolega Randolph i chciał nam pobić nasz klasztor. A my mu powiedzieliśmy nie jest pierwszej stąd. Setef przy okazji podpalił wszystko co jest. O mój Boże, tęczowa ryba. Ulala, co za timingi dziwne. Jezu. A już dziwna ryba. Crocs into a dish that both dexterity fit and defense. Ulala. Szaleństwo.
Najważniejsze, co musicie wiedzieć o obronie klasztoru, to to, że Setef podpalił wszystko z nami włącznie. Chciałbym żartować, ale dokładnie to się stało. Gdybym był niewolnikiem waszej woli, tak jeszcze odnośnie czegoś, co wcześniej było napisane. Gdybym był takowym niewolnikiem, to przychodziłbym ich 7 do końca, a tego nie robiłem. Wstaw tu mało śmieszny żart o Bernadecie na wzgórzu. Co? Na szczęście tym razem nie będziemy mieli okazji zobaczyć żartu z Benedetto na wzgórzu. Na innych ścieżkach z drugiej strony. Ja chyba te leby mi się dają. Tak wam powiem. Zaraz zacznę brać co pierwsze wypadnie po prostu. Chcę jeszcze raz tęczowego psonga. Nie, czerwoną rybę. Tak, z początku miałem więcej tych D, ale stwierdziłem, że trzeba to ładnie dopasować do ich siódemki, więc jest 7D. A co myślałeś, że te 7D to przypadek? Zastanawiałem się, czy damy to zajść na ślepo, ale niestety X7D7. A to nie jest XD w nawiasie do siódmej. To jest XD do siódmej, jeżeli już. Pa, 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 pam. A jak wam minął dzień, drodzy widzowie? Może zacznie istniewać po prostu symulator łowienia ryb. Nie. Mina bólu głowy. Dołączam się w bólu, tylko że zęba. Jeszcze na początku streama ogarniałem jedną rzecz i ten. Mówiłem, że zostałem brutalnie oszukany. Bo tak na ostatnią chwilę stwierdziłem, że zerknę sobie, czy mają termin wolny u dentysty. Się okazało, że mieli. To się zarejestrowałem. Po chwili dzwonił do mnie, mówił, że a nie, sorry, to błąd w znanym lekarzu i termin jest na jutro. I takie chuje. Jeszcze jeden z terminów to była 11.30, a ja takie nie, no kurwa, ja pracuję o 11.30 z całym szacunkiem. Nie wiem, czym jest SCP i wolę tego nie tykać, jak słyszę historię o tym. W lesie i rozwaleniu połowy ciała, potem erekcje i atak koguta, a teraz rower był i sim. Brzmi całkiem zabawnie. Co nie? Tak się zastanawiam nad jedną rzeczą. Jak głupia by ona była. Domyślam się, że bardzo głupia. Ale pośmiać się zawsze mogę. Co może pójść nie tak, jeżeli będę jeździł na rowerze podczas łowienia ryb? Proszę nie przejmować się takimi drobiazgami. Zdrowo. Tak już, akurat jak już wspomnieliście o rowerze.
Kiedy skacząc z wozu zapominasz, że zajęcia motywację nogami. Aż mi się przypomina, jak znajomemu udało się połamać obie nogi, skacząc z półmetrowego murka. I to jest dosłownie takie, da się? Da się! Pytanie, jak bardzo ten rower słychać, żeby nie było, że to jakoś kompletnie wszystko zagłusza i się nie da żyć. Nie słychać. Pytam, bo ja go słyszę przez słuchawki, tak? Dlatego wolę się upewnić. A wiem, że czasami ludzie zwracają mi uwagę na to, że ode mnie, powiedzmy, słychać coś głośniej niż mi się wydaje, że jest. Kapkę skrzypi. Powiem tak, zdziwiłbym się, gdyby nie skrzypił. I uwaga, uwaga, śmieszny żart. Nie, rower nie jest przyklejony do sufitu. Nie jeżdżę do góry nogami. Nie powiem, ciekawie by było utrzymywać się do góry nogami jeżdżąc na rowerze. Ale nie wiem, czy chcę sprawdzać, jak to działa. Chwilę, co mają złote jelenie do rzeczy? Czy ja chcę wiedzieć, co mają złote jelenie do rzeczy? Poza tym, że to dom memów. No w WF-ie zabije się rowerki z nogami w powietrzu. W sensie, że leżysz na plecach i tak jakby z zgiętymi kolanami. Nie, ja podejrzewam, żeby mnie szlak trafił, gdybym musiał teraz siedzieć na lekcjach i słyszeć, jak ludzie siedzą na tych mikrofonach, czy to kamerkowych, czy za 10 zł. Po prostu nie wytrzymałbym chyba. Mi wystarczy, że czasem wejdę na jakiś stream losowy, czy jakieś highlighty z czegoś i słyszę po prostu jakość mikrofonu, zadychę i takie A, w tym sensie. Aż czekaj, zerknę coś. Teraz jak o tym wspomniałeś. Czy on jest na pudełku nawet? A, on nawet na pudełku jest do góry nogami. Że pozostała dwójka w Dimitri jest po lewej normalnie, Edelgard jest po prawej normalnie i Klot jest do góry nogami. Tak mi się coś wydawało, ale musiałem się upewnić aż. Krótkie zdanie. No co tam? Ja jedyne, o co się martwię, to o to, że moja kondycja jest nie najlepsza i że z rowerkowania nie wyjdzie za dużo. Pewnie regularnie wsiadać na ten rower. To co mi nadali. Dlaczego? Ogólnie bym powiedział, że historie ze zdalnego nauczania są bardzo ciekawe. Pod tym kątem trochę żałuję, że mnie to ominęło. Ale jednocześnie... Rowerkowanie podczas mówienia na streamach z domków. Powiem tak, zobaczę, jak będę wyrabiał po rowerkowaniu jako tako. Żeby nie było, że schodzę z rowerka i... kondycja i sitting tak bardzo, że mówić nie mogę. Nie no, aż tak źle nie powinno być, ale... Wiecie, o co chodzi.
Zawelkowanie poczeskania bice i beta. Ej, no ćwiczenie na każdą część ciała. Najgorsze jest to, że jestem tak wstawiony, że muszę tak nachylony być na tym rowerze. A jednocześnie nie mogę się nączek chwycić, bo szybko pada. Obecnie sobie zajęcie zdalne, od której... wiesz, lepsze to niż wyobraź sobie zdjęcia zdalne, a tu ktoś zapomniał wyłączyć mikrofonu i w tle podnuchy lecą. A bo w ligu się grać. A nie, to Zuch chyba jest ekspertem od tego. Od grania w ligusi. W takich warunkach. Nie, żebym szkalował czy coś, skończę znowu. Kabel od moich schowek jest za krótki, tak mnie to irytuje. W sumie. Biorąc pod uwagę, że w chwili obecnej wystarczy, że po prostu będę czytał czat jako tako, to mogę zdjąć słuchawki na chwilę. To nie do końca jest tak, że korzystam z jakichś dźwiękowych wskazówek do łowienia ryb, więc i bez tego się obejdę. A tam przemoc werbalna w tle. Dobrze, że tylko werbalna. Właśnie tak pół żartem odnośnie tego statusu na Discordzie. Ja po to mam wyłączone pokazywanie statusu w co robię na Discordzie. Bo boję się, że jeżeli akurat coś w trakcie pracy nawet mi się zdarzy odpalić. Nie wiem, czy to dla nabijania karcioszek czy czegoś. To, że ludzie to zobaczą po prostu. Znaczy nie, to by nie pokazało tego, co gram w pracy, bo że ja nie gram tak naprawdę w gry na moim komputerze w domu, tak? Mam tylko zdalny dostęp do tego, że tak tujmy. Bardziej chodzi o to, żeby nie było, że w trakcie pracy robię cokolwiek innego, tak? O to chodzi. Że wiecie, odpaliłem sobie dla karcioszek jakiegoś Wiedźmina czy coś ten deseń. Szef patrzy i tak... A co ty robisz w trakcie pracy? Albo coś ten deseń. Bardziej pod tym kątem. Znaczy... No nie oszukujmy się, no. Każdy kiedyś od czegoś zaczynał, tak? To nie jest tak, że ludzie wchodzą sobie do ligi i po dwóch grach są mistrzami, tak? Niektórzy grały 11 razy w ligę i wciąż sopały tak, jak się tylko da. Więc akurat argument na zasadzie, że jestem kijowy, jest dla mnie kiepskim argumentem, bo to trochę tak jak iść do pracy, żeby zdobyć doświadczenie, żeby iść do pracy, tak? Czyli bez pracy nie przyjmą cię do pracy. Mam takiego typa, co w mojej nauczycielowie, że go nie widać, jak dołączę do zajęć. Jezu Chryste! Ja nawet nie chcę pytać czasami o niektóre rzeczy.
A czy powiem tak, w lidze możesz być super graczem, zrobisz jeden monta i tak ci powiedzą, że twoja matka powinna umrzeć albo co? Albo będą opowiadać, co oni z nią zrobili wczorajszego wieczora. To akurat nie stanowi, czy jesteś dobry, czy zły, tak naprawdę. Czasem możesz robić wszystko doskonale i tak usłyszysz, że powinieneś dostać raka i umrzeć. Więc tym bym się nie przejmował. To jest po prostu wliczone w grę jako taką. Wiem, że to źle brzmi, ale taka jest prawda. No nie osłodzajmy faktów. No bo co z tego, że ja powiem, że jest inaczej, ludzie pójdą, zobaczą i takie: czemu mnie kłamałeś? Bo inaczej byś nie spróbował. A czemu mnie kłamałeś? Taka jest Ligusia, no co ja mogę powiedzieć? Wylenić? W sensie, że co, tak spojrzysz na Ligusię i stwierdzisz, że nie chce ci się w ten sposób, tak? Co masz na myśli? Nie, że te żartami ja tak czasami napady mam, że myślę sobie: dobra, mam teraz trochę czasu, to coś bym sobie odpalił. 3 godziny później. No, coś bym sobie odpalił. Chwilę. To jest tak frustrujące uczucie, bo jednocześnie wiem, że mam dużo rzeczy, które mógłbym chcieć sobie... Jezu Chrysty. Co to była za ryba? Mam dużo rzeczy, które bym tak sobie odpalił, ale jednocześnie... Za żadną nie chcę mi się na tyle zabrać, żeby ją odpalić to teraz natychmiast. A jak już odpalę, to mam takie: Jezu, czemu ja to tak późno odpaliłem? Mam teraz mało czasu, żeby to odpalić. Przeprowadziliśmy ostatnią ankietę wśród studentów i wyszło na to, że wszyscy chcą, żeby też mieli kamerki włączone. I mean, może prowadzili jakieś takie ankiety. Tylko nie do wszystkich dotarły. Znaczy, u mnie to nie jest kwestia, że powiedzmy, ja się martwię o to, ile mi to zajmie, albo ile mi tego nie zajmie, tak? To jest bardziej kwestia tego, że ja tak siedzę i sobie myślę, że odpaliłbym i koniec końców nie odpalam. Właśnie bardziej o to chodzi chyba. Bardziej niż tak naprawdę o to, że nie mam czasu, dajmy na to, tak? Co najwyżej wieczorem już, jak już do czegoś się zabiorę, to mam takie: powinienem to odpalić wcześniej, bo teraz mało czasu mi na to zostało. Bardziej pod tym kątem. W ten oto sposób na przykład w jakieś 3 tygodnie? Nie no, przesadzam, tydzień. Od tygodnia przechodzę Fire Emblema 11. Tak, 11. Bo już mi się liczby mylą. Jestem gdzieś na 4. chapterze. Bo za każdym razem sobie mówię, że a w sumie bym sobie odpalił. A może później. A na pewno później odpalę. No i odpalam. Raz na 2 dni. Albo coś. I taka to magiczna historia. Dobra. Już wracam na swoje siedzisko. Spada jeszcze 7 rybek, ale jakoś to przeboleje. Tego drugiego Gulda przed chwilą kwestionuje. The West nadal jest rzeczą. Jak się daje komendy na mubocie? Nie wiem, czy u mnie w ogóle się da dodawać komendy. Musiałbym zerknąć, czy jest to możliwe, wykonalne. Zgadnie, czy mubot w ogóle żyje, bo pamiętam, że na Severianie był problem z botem. Hey.
komendy dodać. Mówię, musiałbym zerknąć, czy w ogóle jest taka możliwość i czy jest ustawiona dla modów. Bo możliwe, że jest ustawiona, ale tylko dla mnie na przykład, tak? Znaczy mówię, możliwe, że tak jest. Nie wiem, czy tak jest w istocie. Jak dobrze pójdzie to dzisiaj w maksymum Professor Level, teraz jak to myślę. No widzisz, działa, działa. Pytanie, czy działa? W sensie, czy działa komenda jak tako? Działa. Pewnie powinienem się pobawić, żeby była dostępna tylko dla modów, ale to w swoim czasie. Easy. Ja już swoją herbatkę, którą zrobiłem na streama, wypiłem. Jak zwykle udało mi się to zrobić tak, że została taka upierdliwa końcówka, której nie dało się dopić bez picia fusów. I takie... Pić ją bardzo powoli, czy zostawić? Dylematy. Odwieczne. Daj nasionka. Ja z Hildo też wypiłem teraz, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zasadzimy trochę kwiatków. Dobra. No z rzeczy, które jeszcze chcę zrobić, to... Pójdę zjeść z moimi wspaniałymi uczniami żarełko. Kto nie jest zmotywowany? Nikt nie jest zmotywowany, nie, no aż tak źle nie jest. A podejrzewam, że trochę osób nie będzie. Dobra. No dużo ich jest. Nie powiem. Ale zaraz wejdzie Eska. Czy tam ma plus? Ale Zitera, ktoś jeszcze? Nie, cała reszta już jest wymaksowana praktycznie. Przynajmniej z postaci, z których korzystam rzeczywiście. To zrobiłem tak po prostu. Znaczy nie no. Ja po prostu patrzę, jak oni jedzą. Jej, wymaksowane. Dostaliśmy dodatkowy punkt, który możemy wykorzystać na walki. Czyli mam teraz 3 potyczki za dwóch w ciągu weekendu. Dobra, widzę, że tam gdzieś jest coś do zebrania. Przypomnijcie mi, co ja chciałem zrobić, Falcon Knighta? Czy chciałem być takim 100% memiarzem? Dobra. Nie. Wróćmy do tego kolegi, który to chciał. Osoby Hizlep Expectus z Mega Man M7. I mean, jeżeli się nie zorientuje. I tak lepiej było, że i zrobił w to takich należy, ale... Nie jestem raczej z tych, którzy się bardzo będą czepiać takie rzeczy. Tańcząc, o nie. Turnej do Tonion. Ona nie może mnie nauczyć latać. Goddammit. Kto może mnie nauczyć latać? Manuela bodaj, albo Hanneman. Jedno z dwojga.
Uczcie mnie latać! Ja chciałem się uczyć latać? W ogóle? Czy ja już źle pamiętam? Chyba chciałem się uczyć latać. Tak przynajmniej mi się wydaje, że chciałem się uczyć latać. A, od niego nie. Czy to jest jakieś nawiązanie do tego nowego filmu Keiko i Kokosz, który był? Jeżeli tak, to z góry mówię, nie oglądałem. Ucz mnie latać, dziadu. Tak będę go nazwał dziadem. Jeżeli ktoś ma z tym jakiś problem, to proszę zdarzenie do mnie kierować. Ale bym upierdalał takie zaliczenie, Jezu Chryste. To nawet nie jest zabawne. Ja akurat nigdy z Kajkiem i Kokoszem nie miałem jakiejś większej styczności, więc ciężko mi się do tego odnieść. Przeklikaj wszystkie... Kurwa, nie! Nie chcę, żebyś mnie uczyła strzelać z łuku! Nie potrzebuję, żeby mnie uczono strzelać z łuku. Chyba. Jeszcze. Ty mnie nauczysz pewnie magii, oczywiście, że tak. Czemu ludzie nie uczą mnie tego, co chcę? Włócznia. Może być włócznia. Na plus. Jeszcze tylko jakieś 7 ranki będę miał, a... Kto mnie jeszcze może czegoś nauczyć? To jest pytanie. Fedek włócznie. Włóczni. Włócznią też pewnie. Dobra. Tu jeszcze coś mi miga z tego co widzę. Koło sauny. To kto będzie z tym? Dobre pytanie. To jest akurat bardzo dobre pytanie. Na które odpowiedź znam ja z momentu kończenia streama. Dobra, powiedz mi co w sekretnym sklepie. Jakieś akcesoria, eliksiry, master, sile nieograniczone, przedmioty zwiększające staty o 2. Kupowanie przedmiotów zwiększających statystyki jest dla ludzi słabych. Tak jak ja, kiedy gram na modelingu. Wie co? Wait a minute. Wait, what? To chyba nie tak miało brzmieć. Dobra, kogo i czego dzisiaj uczymy? Na pewno Hilda potrzebuje nauczyć się porządnie latać. Jeżeli chce zostać Wife and Lordem, a to z tego co widzę może chwilę potrwać. A przez chwilę mam na myśli zdecydowanie za długo. Kto tam jeszcze czego potrzebował z ważnej rzeczy? Korzystanie z Eleny w starszych HP. Ja nic nie wiem o korzystaniu z Eleny. Przysięgam. A, wystarczy. Jak dobrze pójdzie, to Benny będzie mogła niedługo certyfikat mieć.
Co dalej, co dalej? Tyle osób do uczenia, tak mało punktów do wydania. Czy jakoś tak? Kto jeszcze potrzebuje rzeczy, żeby móc w ogóle awansować? Dobrze było, żeby dodatka dostała Faith. Aż nie, ona już ma Gremory, ja cokolwiek. Ogień, meble. Czemu meble? God damn it. Idź się uczyć latać, typie. How the Sacred Heroes? Znaczy, no, co kto woli, no. Może być i Heroes. Będę musiał zaraz cele poprzeglądać. Czemu się spędzę? Co by tu? Co by tu? Nice, Malcinie, nice. Jeszcze jedną osobę mogę, niech będzie to Lizzie Tea. A Lizzie Tea potrzebuje wbić Lizzie'ness. I w sumie nie wiem, czy chcę... No może chcę, żeby miała Faith. Dobra, spójrzmy na cele jeszcze. Są miał się uczyć toporów. A ty tak, to jest ok. Bernie już potrzebuje bardziej o tak. Dorotka ma to, co trzeba. Petra ma to, co trzeba. Wy mnie nie obchodzicie. Ty weź to i to. Hilda raczej potrzebuje głównie latania. Ty masz to, co trzeba. I Konstans ma to, co trzeba. Wszystko jest ok. Zuch to już w ogóle skrzywienie. Przykro mi. A oni się uczą latania, tak jak Pan Bóg przekazał. A całe to barbarzyństwo dzień po dniu jest przygnębiające. Czy masz jakieś pomysły na to, co mogę robić, żeby poczuć się lepiej? Napij się herbatki. Herbatka to zawsze dobry pomysł. Nawet jeżeli on twierdzi, że to nie jest dobry pomysł. Sylwek się nie zna. Ej, tym razem przynajmniej nie została zjebki. Komuś skierowej do pewnie nie. Postacią, która mnie nie obchodzi. Tak, które mnie nie obchodzi? What the fuck, yeah? Mogę albo iść dwa razy na walkę, albo mogę iść teraz eksplorować i na walkę. A co no, mi tam pogrindujemy sobie. Kiedy ostatnia z to się źle skończyło? Pamiętaj tak. O tym paralogu wiem, że jest kompletnie durny. Ogólnie sierbanie jest takie... Eee.
Jedyny siedbani, który osobiście akceptuję, to siedbani przy piciu szejków. Tego nie powiedziałem, wypraszam sobie. Potrzebę samotności. I mean, no nie zabroni ci przecież, tak? Nie widzę problemu. Żarówki są mi tylko tak... Jezu, to prawie jak Christian do nas wszedł na konfę wczoraj. Odpalił jakieś RGB migoczące, puścił Caramel Dance, patrzył na nas takim poważnym wzrokiem i wyszedł. Nie, ale dosłownie, podziwiam go za to, że był w stanie tak wejść, mieć w 100% poważną twarz i wyjść. Bez absolutnie żadnej zmiany reakcji. Masz prawa? Tak, masz prawo zachować milczenie i ze mną. Nie, nie zakrztusi się. Znaczy ja chyba wtedy z moim kisem siedziałem i z Morką albo z Civiciem. Czyżby... Jest bardzo duża szansa, Marcinie. Benedetta właśnie wyobraziła sobie angielskich łuczników, po tym jak wpadli we francuskie ręce. Zależy, co masz chcieć wiedzieć. Mam 11 jednostek do wydania. Czyli zyska jest dużo. No to co? Chyba Flame wchodzi. Przecież nie. Serwak? Generalnie za dawnych dobrych czasów Anglicy byli świetnymi łucznikami, więc jak wpadli w ręce Francuzów, to obcinano im palce, żeby nie mogli strzelać. A tak, wybij przeciwników albo zaprowadź Petrę do celu. Powiem tak, ta misja to trochę mem. Z pewnych niewyjaśnionych powodów. Nie, słuchajcie, jak zaprowadzimy tę plecę, to wszystko będzie dobrze. Przysięgam. Spoiler, nie będzie. Jeżeli myślicie, że będzie dobrze, to jesteście kurwa w błędzie.
Nie no, na pewno wszystko będzie dobrze, zobaczycie. Czasem myślałem, że to będą balisty. Jak dużo macie zasięgu? Wy chcecie się dodać do dupy Petrze? Wolałbym, żebyście tego nie robili. Zmiany możliwości. Ajej. Ajajaj. A cóż to za przykrość się wydarzyła? Jak to mówię, zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Chyba powoli trzeba i tak wychodzić, więc... Jak to mówię, co złego może się stać? Powoli będziemy próbować stąd wychodzić. Z podkreśleniem słowa powoli. I się nigdzie nie śpieszę. Oni próbują nam się dobierać do dupy, na szczęście nic złego się nie dzieje. Absolutnie nic złego się nie dzieje. Come on. Come on. Ci imperialni żołnierze są całkiem silni. Nope. Dziesięć? No jeszcze wam też miał, Jezu Chryste. Dwie najbardziej bezużyteczne umiejętności, jakie istnieją! Nie żyłem szkolową. Assassinate ma szansę na to, że zabije natychmiast. Podkreślam szansę. Więc nie spodziewajcie się, że to wejdzie. O mój święty Boże, a pewnie nie spodziewałem się, że coś wejdzie. What the fuck? Czemu to weszło? To nie powinno wejść. Ile masz ataku i speeda? 41, 32. Cześć, czy ja powiedziałem, że masz i... Chodzi o mi OS. 28. I tak za dużo. Powiem tak, ktokolwiek nie będzie chciał go zbejtować, Belwi jest zdecydowanie za dużo, więc wolę... Wolę z tym dość ostrożnie działać. Generalnie, jeżeli chodzi o paralogii, to zazwyczaj mam takie podejście, że im bezpieczniej, tym lepiej. Dlatego na razie po prostu wyrobię to bezpiecznie. Powinien to przeżyć. Podkreślam, powinien. Szesnaście razy dwa. Na szczęście oberwał tylko raz. No, posłuchaj mnie. Najlepiej jeden z drugim. Dzięki Bogu za Kanto. Taka zbalansowana umiejętność. Ej, no już nie przesadzaj, Marcin. Nie jest aż tak źle. Chyba. On nie trafi. Ale jeszcze ja czasem nie nienawidzę samego siebie. Z którego fioletowego pola, bo chyba akurat... O mój Boże, 27%. To jest kurwa 27%, come on. Przynajmniej magia trafia, I guess.
Chyba co mogę z wami zrobić? Zabić? Wydaje mi się, że Triangle Burn tutaj nie działa. Jeżeli chcemy być bardzo precyzyjni. Ale głowy nie dam. A też nie chcę okłamywać ludzi, więc na... nie potwierdzę na 100% ani nie zaprzeczę. Poem ma takie bugi graficzne. Jeżeli tak chcesz to nazywać. Swordmaster, by the way. Swordmaster. Tak było, nie zmyślam. A czymś silniejszym? Dziękuję! Właśnie też mi się wydaje, że coś takiego nie istnieje w trzech domach. A jednocześnie głowy bym nie dał o to. Ej! Przy okazji się wyleczyłem. Dobra, powoli trzeba próbować się dobierać im do dupska. 12 z gambitu. Czyli w idealnym świecie nie podchodziłby nikim, kto potrzebuje... Znaczy, nie podchodziłby nikim z zasięgiem gambitu. O, to chciałem powiedzieć. Tutaj na pewno nie podchodzę, to już widzę. Dziesięć procent! Trajer. Dobra, tutaj widzę, że mogę być nieustannie zbalansowany jak zawsze. Ajej. Jak ja to robię? Czasem sam się zastanawiam, jak mogę być takim dobrym graczem, wiecie? Tak, tak, niedługo przyjaciele przyjdą. Tak, 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 oczywiście. Tak, tak, tak. Już przyszli, no. Już fajnie było. Nie no, psa tam, ale... Trafi? Jaka jest szansa, że trafi? Za mała? Yes. Zero ryzyka, by the way. Wszystko wykalkulowane, nic nie mogło pójść nie tak. 15 razy 2, mogło być gorzej. Słuchajcie, Konstans nie jest w stanie go dobić po prostu. Podziwiam, że ona ma 100% szans na trafienie na te rzeczy, które zazwyczaj mają fuj i wejdę. I kryt. Za każdym razem, gdy to jakiś losowy 1% czy coś ten deseń, to jest takie... Ależ to kurwa krytnie. Ależ to krytnie. Czy jestem w stanie... Nie. Raczej. Dunk Spikes mi się skończyły, by the way. Nie podoba mi się to. Jeden, by the way. Dobra. Za dużo wrogów nas z tym nie atakować, jak podejdziemy w takie miejsce. Odrobinę za dużo, że się tak wyrażę.
Konstans Hitch być dalej zbalansowana? A nie jest zbalansowana tym, że ma 32 HP, okej? Okay? Więc jeżeli trafię na przeciwnika, który ma kontera, to jest martwa. Efektywnie. To nie powinien być ten drugi stan kod, który mieliśmy przejąć. Żeby dostać wsparcie. Jej, 30. No, było mnie dobrze, pewnie strzeliśmy torem. Tego maga odrobinę się boję. Już się nie boję. Hilda, Hilda. No i dobra, posuwamy się powoli do przodu. Póki co nie wygląda tak źle, to na pewno. O mój Boże, to wsparcie! Jej, takie potrzebne! Czemu musiałem zatwierdzić jednego z nich? What the fuck? Mam jeszcze lepsze pytanie. Jak bardzo to się źle skończy? Jeżeli wasza odpowiedź jest bardzo, to pewnie macie ogromnie wielką rację. Ruszajmy do przodu. Nie, co stać z tyłu. A mi tak wracając do tego, co wcześniej zostało napisane, że to moim skromnym zdaniem Linkheart jako Dark Knight nie jest wcale aż takim głupim pomysłem, na jaki brzmi. Ajajaj. Jedna rzecz 5K w sumie. Jak daleko jestem od tego? Dość daleko. Za daleko. Zastanawiałem się, czy może już sięgnę, ale ewidentnie jeszcze nie. Spokojnie. Jeszcze jakaś tura, dwie i będziemy tam, gdzie trzeba. Au. Kryty za 105. Hej. Czy jestem w stanie... To dość ryzykowne, bo nie jestem pewien, ile będę miał ruchu, jak się tura skończy. Więc na razie się wstrzymam. Oni będą pchać do przodu. To co, może teraz się uda? Easy tell. Bad boy. Sięgnie czy nie sięgnie? ません。急ぐ必要です。
Ja w prawym górnym rogu, by the way. No słuchajcie, mi się nigdzie nie śpieszy. To jest coś, co gra... Znaczy gracze. Tak, gracze. Ujęli, że jest świetnym przykładem na to, że trzy domy są grą stworzoną wokół używania dzwonka. Jeżeli nie chcesz tego używać, to są miejsca, w których zostaniesz kompletnie udupiony i to jest jedno z nich. No i zastanawiam. Okej. Okay. Chciałem powiedzieć, że się zastanawiam, czy dałbym radę ich nie triggerować, ale ewidentnie jest to niewykonalne. Nie możesz przejść i zabić Huberta, prawda? Wiecie, jaki jest główny problem z Hubertem w tej misji? On ma meteor. I 46 ataku. To jest dosłownie takie... Hubert... Czy ty nie masz Boltinga? Masz Boltinga, czemu nie masz zasięgu na Bolting? Halo? Mam złe przeczucie. Mam bardzo złe przeczucie. To się nie skończy dobrze. Ja doskonale o tym wiem. To też się nie skończy dobrze. By the way. On to przeżył. Oh baby. On nie trafi. A mnie zaraz coś strzeli i nie będzie to nic pozytywnego. Czemu ona ma wyekwipowany? O mój święty Boże, ona ma łuk wyekwipowany. To na pewno się dobrze nie skończy. Czy nie masz nic, co waży mniej? Nie. God damn it! Dobra, udało mu się, nieźle. Dobra, 25, 27, 24. O, da to lepiej. Wiecie, co jest najgorsze? Ja tak dzielnie się staram, ja tak dzielnie próbuję. A Hubert i tak nic nie stakiluje mojego, znaczy moją protagonistkę. Będę słony. Albo nie. Nie zrobił tego. Nie trafił! Skurwiel. Miał efekt, że wciąż nie mam na niego zasięgu. I to też nie zmienia fa...
10%. 10%. Jak chcecie, to mogę wam pokazać, co zrobiłby 300% sklep, ale nie wiem, czy wypada. Posłuchaj mnie, Hubert. Kurwa, mnie może zabić Nehita. Fuck! Tego nie przewidziałem. Bardziej mnie smuci to, że Peta go raczej nie zabije, no. Ale czuję martwą protagonistkę tym razem naprawdę. Wracaj tu. A, bo Setef ma 7 HP w ogóle. Tą część dość mocno przegapiłem. Uwaga! 15%. Okej, okay, spudłował. Spójrzcie na to z tej strony. Mógł korzystać z ataku, który miał jakieś 70% szans na trafienie, ale stwierdził, że woli nie. Z mojej perspektywy to jest takie, jak nie, to nie, łaski bez. A posłuchaj mnie, przyjacielu. Ajajajajajaj. Wtedy zastanawiałem się, czy celem misji nie było zabicie przeciwniku, znaczy zabicie bossa tylko. Na szczęście nie. Czemu na szczęście? Bo mogę jeszcze zgarniać expa. A to pozgarnianie rzeczy. Ona nie trafi, jak to spróbuję zabić. A to mnie zabije. Haha, bolting. Zastanawiam się, co... Najgorsze jest to... Że jak tak patrzę, to bol... Dobra, bolting nie zabija. Błagam. Dziękuję. Dobra. Oni wszyscy chcą się dopaść do dupy Setefowi. Nie wygląda to dobrze. Pegasus Knight dobije, to najważniejsze.
Czy Lizzie Te okaże się postacią balansu, czy nie? To jest ważne pytanie. Od którego zależy wiele moich pozostałych działań w tej turze. Trochę XD nie powiem. Mały zasięg, by the way. Ulala. Ale tu szans na trafienie to mogłaś mieć trochę wyższą, wiesz? Zabija to. Absolutnie szalenie, zabija to. Dobra, słuchaj mnie. Lecz go. Ty też go lecz. Nie longbow, ja to tutaj nikt wystarczy. 30! Już prawie może awansować na Bonite'a. Prawie. Gambit? Starego? Jest? Kto jeszcze ma turę niby? A, beta. Chyba nie masz aż tyle zasięgu. Zdecydowanie nie masz aż tyle zasięgu. Set F31. Członek milicji umrze. Łucznicy na magów. Idealne połączenie. Pudło. Dobra, PC, wykaż się. Wiem, że umiesz go trafić. Sprawda, nie masz jakiejś super dużo siły, ale przynajmniej trafiasz. Jeden HP, by the way. Jeden. Kurwa HP. Żarty żartami, ale to co tutaj z Hubertem robił jest tak skurwysyńskie. Nie no, na pewno nie wyjdą kolejne posiłki, prawda? Na szczęście nie. Ej, bataliony. Przydatna rzecz. No ba, w końcu jesteśmy w innym kraju. A, że ty lubisz ziele, Bernie? Jeżeli tak na to spojrzysz, nie, nie, kompletnie nie. To była dosłownie taka mina. Co kurwa?
力強くありました。私を応援する。してくれ。ヘイムを貸してくれる言います。本当？やったね。そしたら目的はバッチリ達成？はい。感謝します。ブリギット。帝国との戦争を負ける。以降、属国の扱いでした。Co się wydarzyło? Skończyliśmy paralog. Bernie stwierdziła, że lubi zapieżne roślinki. Protagonistka zrobiła mi na zasadzie Bernie, what the fuck. それ間違いです。あなた、私のため戦ってくれました。皆のためここ来ました。自分のことだけ違います。ベルナデッタ努力する。私知っていますから。これからも互い前向かい、進んでいく行きます。Obstawisz drzwi w Pirania plantami. Bernadette Mary World.Tylko na stejtach. Sore ni anata, watashi iimashita. Ikoku no kusaki kyoumi aru to. Watashi, anata tsurete kita sono tame. Anata no yume, kanau desu ka? Kanau yo, tottemo ureshii. Kaeru made ni ippai ue o kakanakucha. Sore de, on ni suru nda. Watashi no yume, fue chotta na.Tak długo jak nie będą co zapieżne roślinki, które mnie zjedzą. Deadway, na dzisiaj bym generalnie skończył. Jako tako. Strumyk. Dzięki, że wpadliście jak... Jako tako. I do następnego razu trzymajcie się, po. Cześć.